Siedzi. Siedzi kolejna. Siedzi. Siemano, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bracia Okoń. Jak widzicie, idę kolejny raz na ryby. Tym razem delikatny zestawik. Mikro przynęty. Będę łowić dzisiaj na ultralighta i postaramy się połowić białoryb na spinning. Zobaczymy, czy jakieś płoteczki będą chciały brać. Będę dzisiaj łowił w porcie, do którego właśnie dochodzę. No i co, ja dochodzę na miejscówkę, rozpakowuję sprzęt i widzimy się już nad wodą. Zacznę sobie od takiego małego robaczka. Główka, myślę, około 1 grama. Zobaczymy, czy jakaś płoteczka się skusi. Generalnie to łowienie nie jest jakoś super trudne. Wystarczy, że znajdziemy fajną ławicę białorybu. Naprawdę przynęta to jest drugorzędna sprawa. Tak jak widzicie, ja właśnie poluję kolejną płoteczkę. Tym razem naprawdę malutka. Poszła do wody. Ale jeżeli mam jeszcze powiedzieć o przynętach, to takie małe robaczki, dosłownie jakieś różne larwy i tego podobne robaki. Ja prowadzę swoją przynętę przy dnie, ponieważ tam powinny siedzieć te większe płocie. Prowadzę swoją przynętę tak, że robię delikatne podbicia, dosyć długą przerwę na dnie, tak żeby ta płoć miała czas, żeby sobie uderzyć w tą przynętę. No ale ogólnie trzeba jak najwięcej łowić, żeby po prostu trafić jakąś większą, bo naprawdę jest tutaj tyle tej drobnej płoci, że ciężko się przez nią przebić. Siedzi. Fajne branie było, może będzie trochę większe. Cały czas jeden rozmiar. Siedzi kolejna. Fajnie walczy. No, największe dzisiaj będzie. Ale fajnie chodzi. Największa dzisiaj. No i zobaczcie, nie jakaś super duża, ale już naprawdę fajna płotka. Leci do wody. Poszła. Czegoś takiego to jeszcze nie miałem. Bardzo małe agraweczki i jak widzicie odpadła. Nie wiem, czemu to się stało. Siedzi. Siedzi płoteczka, nieduża. Ale zawsze jest. No, ładnie zapięta. Niech ucieka. Siedzi. Może troszkę większa. Fajnie walczy, stawia opór. Ja też podobna, ale no, pięknie zapięta. I taka dwudziesteczka. Wydaje mi się, że teraz może ryby zeszły trochę niżej, ponieważ teraz tak zarzucam, czekam aż guma opadnie na dno i praktycznie od razu zbranie. Także może zeszły trochę niżej.
siedzi. Kurde, trochę większa była. Siedzi. Ale bardzo malutka. Zobaczcie, trafił się mały leszczyk. Cały czas ta sama przynęta. Malutka jest kółeczka. I tym razem taki mały leszczyk leci do wody. Siedzi. Kolejna taka mała płoteczka. Ale kurde, coś te większe nie chcą brać, nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu jest za dużo tych małych, żeby te większe dostrzegły tą przynętę. I kolejna. Przejdę sobie kawałek dalej. Zobaczymy, czy może tu będą trochę większe. Ponieważ wiem, że tutaj jest odrobinę głębiej. A kto wie, czy może właśnie nie trzymają się głębszej wody. Siedzi rybka. W pierwszym rzucie. No i nie jest jakaś super mała. Jedna z większych dzisiaj. Także może moja teoria się sprawdzi, zobaczymy. No taka 20 plus myślę. Poszła. Siedzi, kurde, ale fajna była. Ale się dzieje, zobaczcie. Wszędzie się rzucają ryby, dosłownie. Na całej marinie. I siedzi. I oto w tej pięknej wieczornej scenerii kończymy ten dzisiejszy odcinek. Udało się fajnie połowić płoteczek. Co prawda nie były jakieś super duże, do 25 cm. No ale taka odskocznia od tego ciągłego spinningowania sandaczy, szczupaki o konie. Także jeżeli ten film się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. A my widzimy się w następnym odcinku. Siemano!